otwieramy szczepienia powszechne, z czego bardzo się cieszymy. Wraz z samorządami powiatu puckiego udało się to zorganizować w błyskawicznym tempie. Ciągle tych szczepień jest za mało, ale punkt udało się błyskawicznie zorganizować. Tu jeszcze raz dziękuję za pomoc samorządom ziemi puckiej, bo punkty od strony medycznej obsługuje szpital pucki i pracownicy szpitala, natomiast do pomocy są wyznaczeni pracownicy i starostwa powiatowego w Pucku i po dwóch lub jeden pracownik gminy i to po prostu bardzo usprawnia pracę. Sposoby dotarcia do szczepień tutaj są dwa. Pierwsze to jest ogólnokrajowy system, w którym się każdy może zarejestrować i wybierane są miejsca najbliższe lub jeszcze ewentualnie można wybrać szczepionkę, chociaż tutaj akurat w tej chwili dysponujemy Pfizerem. Natomiast druga możliwość to jest dodzwonienie się do takiego call center, które stworzyliśmy na terenie powiatu puckiego. Ono jest w zupełnie innym budynku, bo nie musi być tutaj. Tam siedzą 4 osoby codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 8 rano do 20, dysponują informacjami i także tam można się zarejestrować, gdyby ktoś miał problemy poprzez system ogólnokrajowy. Zarząd powiatu puckiego realizuje rządowy program szczepień. Ten powszechny punkt szczepień, który powstał, to jest to sala sportowa przy liceum naszym w Pucku. Autobus miejski, który jeździ, będzie też dowoził ludzi tutaj w ten punkt na szczepienia. Jest to istotne, zwłaszcza dla osób, które nie bardzo się orientują. Wydajność jest nawet do 400 szczepień dziennie. Dzisiaj zaczynamy od 228. Szczepienia są rozłożone na godziny od 9 do 17, w dni weekendowe od 8 do 16. Więc rozruch jest na 1000 osób tygodniowo. Nic nawet nie poczułem ukłucia, bardzo delikatnie, sprawnie, szybko, także czuję się dobrze, odczekałem swoje 15 minut nawet lekkim zapasem. SMS drugiej dawki przyszedł na 2 czerwca, także czekam na kolejną i czuję się świetnie. Ten punkt jest otwarty 7 dni w tygodniu. Jesteśmy absolutnie gotowi, żeby szczepić tutaj co najmniej 400 osób dziennie, a nawet więcej.